Źródło kreacji. Epizod 43. Mówi Thomas Lee. Witam cię serdecznie w źródle kreacji. Audycji dedykowanej świadomej nawigacji poprzez rzeczywistości. Haha, konceptowi znanemu również tu i ówdzie jako sekret, prawo przyciągania, potęga podświadomości, świadoma kreacja własnej rzeczywistości i wiele, wiele nazw jest pewnie jeszcze możliwych gdzieś tam do odnalezienia, gdzie tak naprawdę różne osoby piszą o jednym i tym samym zjawisku, koncepcie, sposobie postrzegania nas samych i otaczającej nas rzeczywistości, a zwłaszcza relacji pomiędzy nami a tąże rzeczywistością. Dzisiejszy epizod Źródła Kreacji stanowi kontynuację poprzedniego, w którym otworzyłem nowe, odświeżone postrzeganie sekretu, którym chciałem się z Tobą podzielić, jak to ewoluowało u mnie z biegiem czasu, jak to dzisiaj rozumiem, pojmuję, czuję przede wszystkim i do jakich nowych wniosków to doprowadziło, jaki nowy obraz rozpościera przed nami taka wizja tak zwanego prawa przyciągania, takie jego pojmowanie. Okazuje się, że to jest znaczące odświeżenie tematu i zatacza znacznie szersze kręgi niż ten taki bazowy koncept prawa przyciągania, gdzie mieliśmy jedną rzeczywistość, w której obrębie mogliśmy przyciągać nasze pragnienia. Ja więcej opowiadałem o tym w poprzednim epizodzie Źródła Kreacji, o tym, jak to ewoluowało od przyciągania po koncept, po bardziej precyzyjne określenie dla mnie dzisiaj, którym jest świadoma nawigacja poprzez rzeczywistości. O co w tym wszystkim chodzi? Jeżeli nie znasz poprzedniego epizodu, to żeby mieć pełen obraz, zachęcam serdecznie do zapoznania się z nim. 42. epizod Źródła Kreacji. A dziś chciałbym pociągnąć temat dalej, kontynuować i opowiedzieć Tobie o kilku konsekwencjach takiego postawienia sprawy. Być może tu i ówdzie również nawiążę do fizyki kwantowej, jako że, jak wspominałem poprzednio, jest coś podejrzanie wiele zbieżności pomiędzy fizyką kwantową a tym konceptem sekretu. Bardzo, bardzo interesujące, no ale to swoją drogą. Więc dziś pierwsze implikacje, że tak powiem, poważne konsekwencje. Co wypływa z tego, z takiego obrazu, jeżeli w ten sposób spojrzeć na życie, na rzeczywistość, na nas samych w tej rzeczywistości, w tym życiu i jeszcze wziąć do tego, zobaczyć w takim modelu zjawisko, które wcześniej określaliśmy mianem sekretu, to co jeszcze z tego wszystkiego wypływa? Okazuje się bardzo interesujące rzeczy. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Tobie o kilku z nich, nie o wszystkich jeszcze, dlatego że trochę ich jest i myślę, że dobrze będzie to nadal rozbijać na poszczególne części. Na dzisiaj wybrałem trzy. Trzy rzeczy, które ciekawie wpasowują się w ten nowy obraz postrzegania. Pierwszą z nich jest czas. Czas jako zjawisko. Czas jako coś, co czujemy. Znowuż wrażenie, powinienem rzec, czasu. Doświadczenie czasu. Tak jak poprzednio opowiadałem Tobie, poprzednio punktem programu w ogóle było coś takiego, że życie jako takie, rozumiane, czy to dosłownie, czy bardziej w przenośni, jeżeli dosłownie, to można by je sprowadzić do ruchu. To życie wyłania się w
z tego poprzedniego obrazu, który opisałem w poprzednim epizodzie źródła kreacji, z przechodzenia naszej świadomości poprzez kadry rzeczywistości. Mieliśmy tam przed nami taki metaforyczny, umowny stół rozpostarty, bezkresny, bez granic, z bezkresną liczbą kadrów, tak jakby pojedynczych klatek rzeczywistości, gdzie każda z tych klatek, każdy z tych kadrów zawiera całą rzeczywistość, cały wszechświat, ale nieruchomy. Każdy z tych kadrów jest nieruchomy. Wrażenie czy doświadczenie ruchu, a więc co za tym idzie, doświadczenie życia, wyłania się z tego, że dopiero wówczas, gdy nasza świadomość przechodzi przez te kadry z odpowiednią oczywiście tam prędkością, przechodzi przez te kadry i wtedy tworzy się wrażenie życia, doświadczenie życia. Dokładnie tak, jakbyśmy sobie odpowiednio szybko przewracali kartki, gdzie wcześniej sobie na każdej poszczególnej stronie narysowaliśmy poklatkową animację, albo jak się montuje film na komputerze, tak samo praktycznie. Czy animacje się tworzy, osoby, które projektują animacje w ogóle komputerowe, to wiedzą o tym, że to wszystko sprowadza się do nieruchomych klatek, odpowiednio szybko zmienianych przed naszymi oczami. I tutaj właśnie na tym polega ta analogia, gdzie z nieruchomych kadrów rzeczywistości wypływa wrażenie życia. Znacznie więcej o tym opowiedziałem poprzednio. Także znowuż odsyłam do poprzedniego epizodu, jeżeli jeszcze go nie znasz. Natomiast jeżeli chodzi o czas, spójrzmy na czas, na wrażenie czy doświadczenie czasu z tej perspektywy. Jak już mówiłem, poprzednim punktem programu, żartobliwie mówiąc, było to wrażenie życia wyłaniające się z tego, że dowiedzieliśmy się w ogóle, że w takim obrazie, w takim sposobie postrzegania, życie się wyłania, jak gdyby z tego mechanizmu, z tego konceptu. Jakbyśmy grali w rodzaj gry. Tak jak powiedzmy, ktoś montuje film na komputerze, to ma rozpostarte przed sobą na ekranie klatki, kadry znowuż. I może sobie zaznaczyć wybrany przedział tych klatek, żeby na przykład obejrzeć jakąś scenę, odtworzyć jakąś scenę. To jest właśnie jedno ze słów kluczy. Odtworzyć jakąś scenę. Więc tak samo tutaj, w zależności z tego, jakie chcemy doświadczenia, tak sobie odtwarzamy dane klatki, dane kadry, przechodząc strumieniem świadomości poprzez nie. I wyłania się z tego bardzo autentyczne, bardzo realistyczne, przekonujące doświadczenie życia. A z nim i doświadczenie ruchu, takie bazowe, a z nim i również doświadczenie, wrażenie, złudzenie czasu. Właśnie, czasu. Czas wyłania się dopiero wówczas, również, tak jak i to doświadczenie życia, kiedy strumień naszej świadomości przechodzi przez te kadry. I teraz, dlaczego w ogóle zwracam na to uwagę? Ano dlatego, że czas jako taki prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę z tego, że jest dosyć względny. Bardzo różnie potrafimy go postrzegać, odczuwać. Raz nam się dłuży, raz nam w ogóle gdzieś tam niezauważalnie upływa, nie wiemy jak właściwie, nie potrafimy za bardzo tego racjonalnie wytłumaczyć, jak nam upłynęła dana ilość czasu. I to jest dosyć interesujące, że nasza percepcja czasu jest bardzo taka plastyczna, bardzo subiektywna i zdecydowanie nie jest stała. I można by to zostawić tak, jak jest. Co ciekawe, jednak, jeżeli pomyśleć o tym w odniesieniu do tego obrazu, do tego modelu postrzegania rzeczywistości jako tych kadrów bezkresnych, nieruchomych, gdzie każdy kadr jest nieruchomy, świadomość przechodzi przez te kadry, wyłania się w doświadczenie życia, wyłania się wręcz również doświadczenie czasu. To właśnie, tutaj pojawia się potencjalne wyjaśnienie, dlaczego nasza percepcja czasu może się tak radykalnie zmieniać. Że czasem nam się dłuży, czasem nam w ogóle gdzieś jakoś błyskawicznie mija. Otóż takie zjawisko, tak zmiennej percepcji, może istnieć, jeżeli
nasza świadomość będzie sobie przechodziła spontanicznie poprzez te kadry. Czyli jakby to wyjaśnić, żeby, wiesz, ja opowiadałem tobie poprzednio, że nasza świadomość w tym modelu postrzegania przechodzi przez te kadry pewnym kursem. Ten kurs jest w mniejszym lub większym stopniu świadomie projektowany przez nas. Czy my zresztą przykładamy do tego piecza, czy nie, ten kurs od czegoś zależy. On zależy, czyli to, przez jakie kadry przejdzie nasza świadomość, to zależy od tego, na czym się koncentrujemy, czemu dajemy naszą uwagę. W co najbardziej inwestujemy, w jakie uczucia, w jakie emocje. Ja tam mówiłem również o innych czynnikach, to wszystko tworzy, tam jest tego więcej. Mentalność, przekonania, jakie w sobie nosisz. To wszystko w każdej dosłownie chwili twojego życia determinuje trasę, jak gdyby, twojego strumienia świadomości przechodzącego przez te kadry. Przez jakie kadry przejdzie ta świadomość, a co za tym idzie, jakie życie, doświadczenie jakiego życia wywoła. Czyli mówiąc w takim bardzo, bardzo, bardzo dużym uproszczeniu, jeżeli czujesz się dobrze, czy wręcz czym lepiej się czujesz, tym będzie to bardziej sprzyjać temu, żeby ten strumień świadomości przechodził przez analogiczne kadry odpowiadające temu samopoczuciu. Czyli ten kurs twojego strumienia świadomości po tym bezkresnym stole tych kadrów będzie się dopasowywał, będzie się synchronizował jak gdyby z tym samopoczuciem. Niektórzy to nazywają wibracją twoją, przechodząc przez odpowiednie kadry, które zawierają coś, co odpowiada takiemu samopoczuciu, czy coś, co będzie takie samopoczucie podtrzymywać z jednej strony, a z drugiej strony prawdopodobnie również je jeszcze bardziej intensyfikować. Na czym się skupiasz, dostajesz tego więcej. Mówiąc prosto, w tym modelu z kadrami to wygląda, na czym się skupiasz, to tak przez takie kadry przejdzie strumień twojej świadomości, a więc analogicznie wywoła doświadczenia takiego życia, które będzie rezonowało, będzie synchronizowane z twoim samopoczuciem, z twoimi przekonaniami, z tym, w co wierzysz, co jest dla ciebie oczywiste. To jest bardzo ważne. O tym też swego czasu opowiadałem w źródle kreacji, o potędze oczywistości. Więc mamy kurs, jakiś kurs, który raczej nie jest linią prostą. Tylko, wiesz, jest bardziej złożony, bardziej taki fantazyjny, żeby nie rzec artystyczny. Myślę, że najbardziej fantazyjny, żartobliwie mówiąc, czy też nie żartobliwie chaotyczny, ten kurs jest wówczas, kiedy nie przykładamy do jego modelowania żadnej wagi. Nie trzymamy nad tym pieczy. Nie dbamy o to, co dominuje w nas samych, jaki komunikat, jaka wibracja, w co inwestujemy, nasze emocje, uczucia na przykład. Jeżeli w ogóle nie przykładamy do tego świadomej wagi, świadomego rozmysłu, to ten kurs może się tam rysować po tych kadrach, tak jak wiatr zawieje. Jeżeli zaczynamy przykładać do tego świadomą intencję, to ten kurs może nabierać pewnego kierunku, jak gdyby bardziej zamierzonego, już bardziej jakoś spójnie wyglądać. Ale tak czy owak, wiesz, dostępną mamy przed sobą całą jakby planszę, cały ten stół, ten bezkresny tych kadrów. I teraz kurs, kształt tego kursu naszej świadomości, strumienia naszej świadomości przechodzącego przez te kadry, modeluje nasze życie, czyli od tego zależy, tak jak w programie odtwarzającym film z serii zaznaczonych klatek. Od tego zależy, jaka scena, jakie życie nam się tworzy. Jakiego życia doświadczymy. Przez jakie kadry przejdzie ten strumień naszej świadomości. Ale i też od tego zależy, jak będziemy odczuwać czas. Znowuż. Zwłaszcza w odniesieniu do jakichś takich punktów orientacyjnych. Wiesz, to jest tak, powiedzmy,
Ocknąłem się w tej chwili i patrzę na zegarek i stwierdziłem, nie wiem jak, umknęły mi 2 godziny. Właśnie, czyli mam ten punkt orientacyjny w teraźniejszej chwili. I nagle stwierdzam, że gdzieś mi zginęły 2 godziny czasu. Jeżeli spojrzeć na tę sytuację przez pryzmat tych kadrów rozpostartych przed nami, to mogło to wyglądać w ten sposób, że mój kurs gdzieś tam przeskoczył sobie. Moja świadomość, ten strumień mojej świadomości przeskoczył odpowiednio daleko. Zrobił jakiś odpowiednio większy skok z jednego miejsca na tym stole w jakieś inne miejsce, co zaburzyło pewną ciągłość. I bo wiesz, jeżeli wyobrazić sobie, że ten kurs idzie jakoś ruchem jednostajnym do przodu, w niezaburzony sposób, spójnie, przewidywalnie, przez dłuższy okres czasu, to odczuwanie czasu wypływające z tego dla nas osobiście może być spójne, faktycznie. Ale jeżeli, tak jak mówiłem, ten kurs może być zróżnicowany, on może sobie iść ta trasa w różne strony, w różnych kierunkach, w zależności od tego, czemu dajemy uwagę, na czym się koncentrujemy, co w nas dominuje, jaki mamy nastrój, jakie mamy samopoczucie. Jest sporo tych czynników wpływających na to. I czasem bywa tak, że może nastąpić dosyć taki bardziej wyraźny przeskok. Z jednego miejsca na mapie, mówiąc umownie, na tym stole z tymi kadrami, w inne zupełnie miejsce. Przeskok. Zupełny. Właściwie wiesz, bo ten kurs to jakby można by to postrzegać jako, że to są wszystko takie skoki, ale porównywanie tego do skoków jest mało przekonujące, dlatego że rzadko kiedy to wygląda faktycznie jak skok. Jakby sobie porysować po mapie, jak leci ten strumień, to jeżeli to jest mało chaotyczny kurs, to nie będziemy za bardzo się dopatrywać w tym skoku. Dopiero kiedy widzimy jakąś radykalną zmianę, że nagle ta linia się wychyla w bok pod jakimś kątem ostrym, nagle, nieoczekiwanie, jest, wiesz, to wtedy faktycznie można by to przyrównać. O, tutaj mieliśmy do czynienia z czymś niecodziennym, że jest jakaś taka bardziej wyraźna zmiana kursu. Co może spowodować bardziej wyraźną zmianę kursu? Bardziej wyraźną zmianę kursu może spowodować czy to koncentrowanie się na czymś zupełnie innym niż do tej pory przez dłuższy czas się koncentrowaliśmy, czy też radykalną zmianę kursu może spowodować coś odwrotnego, niedawanie uwagi, w ogóle zaprzestanie dawania uwagi temu, co było obecne dotychczas przez dłuższy czas w naszym życiu. Jeżeli zaprzestajemy dawać temu uwagi, to przestaje być witalizowane, przestaje napędzać swoją obecność w naszym życiu, aż w końcu, wiesz, znika w którymś momencie. Ten kurs, innymi słowy, jakby popatrzeć na to znowuż na naszą mapkę z tym rysowanym kursem po kadrach, to ta linia się coraz bardziej wychyla, 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 zakręt się jak gdyby tworzy coraz ostrzejszy i ostrzejszy. I to wygląda po pewnym czasie wręcz jak taki dosyć skok, taka, wiesz, nagle taka wyrwa, wyrywasz się w bok, czy w jakąś po prostu inną stronę, nagle, co wygląda znacząco inaczej niż dotychczasowy kurs rysowany przez twój strumień świadomości na tym stole kadrów. I wiesz, wówczas znajdujesz się, wiesz, jeżeli popatrzysz na to przez pryzmat topologii czy geografii tego stołu z tymi kadrami, i pomyśleć o tym, to może to rodzić faktycznie czasem takie odczucie z naszej już końcowej perspektywy użytkownika końcowego, że tak powiem, czyli osoby, która doświadcza doświadczenia życia jest w tym. Że na przykład teraz nagrywam te słowa, więc jestem jakby zanurzony w tym doświadczeniu życia wyłaniającym się z tych kadrów. I wiesz, będąc istotą zanurzoną w tym doświadczeniu życia, możesz czasem odczuwać jakby konsekwencje takiego skoku. W formie na przykład tego, że gdzieś tam ci zginął jakiś czas. Nie ma czasu. Dlatego, że skok czy zmiana kursu na tej mapie jest odpowiednio nietypowy. Czyli odpowiednio bardzo odpowiednio wyraźnie odstaje od reszty, w rezultacie czego punkt końcowy, w który trafiasz tym strumieniem świadomości, żeby sobie dalej kadry odtwarzać,
Ten punkt końcowy jest zgoła już dalej, znacząco dalej, bardziej oddalony od tej dotychczasowej wcześniejszej trasy. To jest niemalże jakby zrobić skok. Tak naprawdę dosłownie to skok nie jest, to jest skok w przenośni. To tylko można by tak sobie metaforycznie wyjaśnić, że to przypomina skok, dlatego że nasza poprzednia trasa była gdzieś tam, powiedzmy, po jednej stronie, w odniesieniu do punktu, w którym jesteśmy dzisiaj. Znowuż na tym stole z kadrami, to ten punkt jest zupełnie gdzie indziej, wiesz. On zawsze będzie gdzie indziej, ale jeżeli mamy, wiesz, bo zawsze to idzie do przodu, zawsze jest jakiś postęp, ale jeżeli mamy jakieś odchylenie w jedną czy w drugą stronę, to miejsce, gdzie jesteśmy dzisiaj, może być w zupełnie innym rejonie, jak gdyby tego stołu, niż w takim, którego moglibyśmy się domyślać, gdyby nic się nie zmieniło. Czyli gdybyśmy postrzegli. Spojrzeli na dotychczasowy nasz kurs i założyli sobie, że będziemy się nadal koncentrować na tym, na czym się koncentrujemy, będziemy utrzymywać przekonania, jakie do tej pory są w nas obecne, no to możemy się domyślać, że mniej więcej za jakiś czas znajdziemy się gdzieś tam, wiesz, możemy sobie jakby typować, czy prawdopodobieństwo, że za jakiś czas powinniśmy się znaleźć mniej więcej w podobnym rejonie tej mapy. Tylko trochę do przodu, ale w podobnym rejonie. Natomiast jeżeli zmienimy znacząco coś, czyli na przykład zmienimy przekonania, jakieś kluczowe przekonania w nas samych, albo znacząco zadbamy o to, czemu dajemy swoją uwagę i to zrobi jakąś dużą różnicę, albo na przykład zaprzestaniemy dawać naszą uwagę czemuś, co nam nie sprzyja bardzo i wiesz, i to znowuż zrobi dużą różnicę, to wylądujemy na tej mapie z kadrami, owszem, też do przodu, też będzie postęp, ale już w innym dosyć miejscu, tak naprawdę w innym regionie, jak gdyby, tej mapy z kadrami. I to można postrzegać jako umownie, jako taki skok, że to jest bardziej taka dostrzegalna zmiana, wyraźna, że jesteśmy w innym miejscu na tej mapie bardziej. Myślę, że określenie region jest dobre, w innym regionie. I to w końcowym rozrachunku, czyli w tym bezpośrednim doświadczeniu życia, tu i teraz, może być odczuwalne jako jakiś taki zaginiony czas. Czasem może być to tak odczuwalne. Myślę, że to nie jest regułą. Bo jest zaburzona liniowość pewna. To tak jakbyśmy znowuż w uproszczeniu mówiąc, nagle z jednego życia przełączyli się na inne. Dlatego, że poczyniliśmy tak istotną zmianę, że ta nasza trasa, naszej świadomości przechodzącej przez kadry na tym bezkresnym stole jest już dosyć inna, to są zupełnie inne już rejony. Ta zmiana sprawiła, że właściwie to kadry, przez które przechodzimy dzisiaj, są zgoła inne. Znacząco różnią się od tych kadrów, przez które zwykliśmy przechodzić przez tam dłuższy czas do tej pory. I to wtedy można by odczuwać, że jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Ta różnica jest tak duża. Wiesz, jeżeli teraz wspomnisz ten model z kadrami dosłownie bardziej, o którym bardziej szczegółowo opowiadałem w poprzednim epizodzie Źródła Kreacji, to wiesz, że właściwie to jesteśmy w innej rzeczywistości cały czas. Nie możemy zatrzymać się w jednej rzeczywistości i w niej sobie zamieszkać. Możemy co najwyżej podróżować przez styczne kadry, czyli tak jak gdyby w jednym, możemy sobie mniej więcej w jednym regionie tych kadrów podróżować i doświadczać podobieństw dosyć wysokich. Ale dosłownie rzecz biorąc, jeżeli obrać takie postrzeganie rzeczywistości z kadrami, przez które przechodzi strumień świadomości naszej, wywołując doświadczenie życia, to my nigdy dosłownie w jednej rzeczywistości nie przebywamy. My zawsze, zawsze przemieszczamy się poprzez rzeczywistości w każdej chwili, tyle tylko, że zwykle przemieszczamy się przez rzeczywistości, które są do złudzenia do siebie podobne. Właśnie w tym jest ten klucz, że zwykle przemieszczamy się przez rzeczywistości bardzo, bardzo, bardzo przypominające jedna drugą. W efekcie czego
nie widzimy, jako znowuż użytkownik końcowy, bohater, bohaterka własnego życia, nie widzimy jakichś radykalnych zmian. Ale jeżeli poczynimy pewne kroki, modelując naszą postawę, modelując konsekwentnie, nawykowo, stanowczo to, czemu dajemy naszą uwagę, emocje, uczucia, mentalność, o to wszystko zadbamy, o czym wielokrotnie opowiadałem w audycji, to może doprowadzić do znaczącej zmiany w naszym życiu. Dosłownie znaczącej zmiany kursu po tych kadrach. Dlatego, że zmiana, którą świadomie powołamy do życia w naszym własnym usposobieniu, że na przykład nie będziemy więcej dawali uwagi niesprzyjającym nam myślom, emocjom, nastrojom, uczuciom, a za to w drugą stronę będziemy coraz bardziej inwestować w coś, co wywołuje w nas wszelkie pozytywne stany, inspiruje nas, daje nam entuzjazm, raduje, inspiruje do wdzięczności i tak dalej i tym podobne, to może się okazać, że to będzie, musi nastąpić coś takiego, że strumień naszej świadomości będzie wówczas analogicznie przechodzić, będzie się przekierowywać na coraz bardziej, wiesz, coraz inne, bardziej kadry niż te, które do tej pory, i to będzie się znowu wychylać, wychylać, odchylać, 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 i w końcu wylądujemy na tej mapie z kadrami w zupełnie innym regionie. I to właśnie będzie, myślę, że już to dobrze rozumiesz, będzie inne, jak gdyby życie, to będzie tak inne, że wtedy faktycznie będzie to bardziej odczuwalne jako inna rzeczywistość, chociaż dosłownie to jest zawsze inna rzeczywistość, to jednak na zewnątrz można zwykle tego nie czuć, a tu nagle czujesz, nagle w cudzysłowie, dlatego że to też jest proces, ale jeżeli powołamy do życia ten proces, to on będzie postępował, i w którymś momencie odczujemy, zaczniemy to pewnie rychło odczuwać, że coś znacząco zmienia różne rzeczy. Tak jakbyśmy byli w spowolnionym trochę tempie, teleportowani wręcz z jednego życia w drugie, z jednej rzeczywistości w inną rzeczywistość. I teraz wiesz, tam gdzie wylądujemy, czyli jak już się ustabilizuje ten kurs, bo on się w którymś momencie ustabilizuje, nowy kurs. Wiesz, jak rozpoczynasz inicjację zmiany w sobie, dbając o własną, jakby to powiedzieć, własną wibrację, niektórzy by rzekli. Czyli znowu, z czemu dajesz uwagę? Mentalność, przekonania, to wszystko, uczucia, emocje. To zostanie odzwierciedlone w zmianie kursu, o której opowiadam. Czyli kurs dotychczasowy po tych kadrach strumienia twojej świadomości będzie, rozpocznie się zmieniać. Odchylać, mówiłem o tym. Aż do jakiego momentu on się będzie zmieniał? On się będzie zmieniał do takiego momentu, do którego się synchronizuje z tym, co inicjujesz. Czyli wiesz, z tą nową wibracją, z nowym tym nawykiem, co zaczynasz tworzyć nawyk, on staje się nawykiem, jak jest już, wiesz, w którymś momencie jest już nawykiem, wręcz bardzo silnym, i w tym momencie wylądujesz w kursie, który się do tego dopasuje. Już nie będzie potrzebował się bardziej zmieniać, dlatego że będzie w którymś momencie dopasowany ten kurs twojej świadomości po tych kadrach. Innymi słowy, świadomość przekieruje się już ostatecznie, twój strumień świadomości na tym stole z kadrami bezkresnym, ostatecznie w którymś momencie przekieruje się na takie kadry, które idealnie pasują do tego, co masz w sobie dzisiaj. Co w sobie, wiesz, co zostało wypracowane przez ciebie z biegiem czasu. W którymś momencie, wiesz, to zawsze postępuje, zawsze organicznie się dopasowuje, i ty jakby wytyczasz tempo, wytyczasz ten kurs, a on się dopasowuje analogicznie do tego, synchronicznie. A więc można by się domyślać, że w którymś momencie dopasuje się całkowicie i wylądujesz, skończy się to odchylenie, czy odchylanie jako proces, i znowu zacznie się mniej więcej taki jednostajny kurs do przodu już w nowym regionie na tej mapie z tymi kadrami. Czyli tak jakby nowe życie, nowa rzeczywistość, mniej lub bardziej inna od tego, co było wcześniej, ale to jest zupełnie inny region, jak gdyby na tej naszej koncepcyjnej mapie z kadrami. I to, że to jest inny region, może czasem powodować takie zaburzenia w czasie, w percepcji dokładnie czasu.
naszego. Możemy czuć się innymi, na przykład osobami. To może też powodować zaburzenia w percepcji nie tyle czasu, co wręcz nas samych, z tym, jak się na przykład utożsamiamy z nami z przeszłości. Może, mam konkretnie na myśli, że może być coś takiego na przykład, że możemy nie czuć więzi z nami samymi z przeszłości. W którymś momencie możemy wręcz postrzegać samych siebie z przeszłości jako obcą osobę dosyć. Dlatego, że ten kurs odpowiednio mocno wyewoluował gdzieś tam fantazyjnie, zamiast iść non-stop w jednym kierunku, w jednym regionie, to te zmiany zostały tak wyrysowane przez ciebie, czy to świadomie, czy to było zamierzone, czy nie, w jakim stopniu, ale jednak i doprowadziło to do tego, że do wystarczająco odmiennego doświadczenia życia. A więc co za tym idzie, wystarczająco odmiennego doświadczenia również ciebie. Co jest kolejnym w ogóle zagadnieniem, kolejną konsekwencją tego obrazu, o czym też opowiem. W każdym razie, wracając do tych takich odczuć, że czas nie wiadomo jak minął. Te odczucia, ja tu mówię o dużych zmianach w życiu, które są rozłożone w czasie mimo wszystko, a odczucia zaginionego czasu potrafią się zdarzać o wiele częściej niż takie jakieś ważkie zmiany w życiu. Jak to widzieć w świetle tej mapy? Myślę, że właśnie można by to czytać jako, czy rozumieć, pojmować jako takie pomniejsze skoki, że jeżeli zdaliśmy sobie sprawę w danej chwili, że gdzieś tam czas uciekł, nie wiadomo gdzie, jakaś ilość czasu, czy to kilka godzin, czy wręcz dni, może tygodni, to może nie musi, ale może stanowić znak, że na tej geograficznej mapie z tymi kadrami znaleźliśmy się znacząco gdzieś indziej. Do tego nie jest niezbędny jakiś dłuższy proces życiowy. Dłuższym procesem możemy to oczywiście uzyskać, ale żeby uzyskać skok, wiesz, gdzieś w bok, odpowiednio, wiesz, taki rzucający się w oczy, nietypowy, to nie trzeba do tego mega zmian. I dlaczego to jest istotne? Dlatego, że to nam może dać szansę na nowy start, ułatwić nowy start, jeżeli rozpoznamy w tym, że znaleźliśmy się gdzieś dalej od dominującego kursu, to możemy to wykorzystać, żeby ten kurs jeszcze bardziej odchylać, oczywiście w pożądanym przez nas kierunku. Ale mniejsza z tym, to już są dalsze zakrojone dygresje. Natomiast wiesz, to zaburzona percepcja czasu, czy może nawet nie powinienem rzec zaburzona, tylko po prostu, że ona nie jest zawsze spójna. Chciałem powiedzieć, że powodem, dla którego może nie być zawsze spójna, jest właśnie to, że ten nasz kurs po tych kadrach, kurs strumienia naszej świadomości po tych kadrach, on może różnie bardzo się układać i właśnie to może burzyć tą spójność naszego doświadczenia życia. Co czasem możemy odczuwać właśnie w formie, że nam gdzieś tam czas zleciał nie wiadomo jak. I teraz wiesz, kiedy czas się dłuży, odwrotnie, kiedy czas się dłuży, wiesz, kiedy koncentrujesz się non-stop na jakimś szczególe, na czymś, wiesz, co zdawałoby się niezmienne i się tak ciągnie i ciągnie i ciągnie, ty dajesz temu swoją uwagę, to faktycznie wtedy znowuż w świetle tej mapy, co moglibyśmy ujrzeć w świetle tej mapy z kadrami, to byśmy ujrzeli kurs, który bardzo, bardzo, bardzo jest zamknięty w jednym konkretnym jakimś regionie tej mapy i tyle. I on się w ogóle niemalże nie wychyla, tylko jesteś tak naprawdę jak gdyby w jednym miejscu, tak podobnym do siebie, że to rodzi takie wrażenie, jak gdyby się niemalże w miejscu stało w życiu. I wiesz, także czas, co jest dla mnie ciekawe, wiesz, to jest w ogóle dosyć takie inspirujące do myślenia i przegrzewające umysł, a czas chciałem jakby zasygnalizować może jako inspirację do myślenia, że to, w jaki sposób postrzegamy różnie bardzo czas, raz się dłuży, raz gdzieś tam nie wiadomo gdzie ginie, upływa, to moim zdaniem jest podyktowane tym zmieniającym się kursem na tej mapie, zmieniającym się kursem strumienia naszej świadomości przechodzącego przez te kadry na tej mapie.
Czasem te miejsca mogą się na tyle różnić, a czasem wręcz mogą się nie różnić w ogóle niemalże widocznie, i to może wpływać na naszą percepcję, na to, jak odczuwamy złudzenie czasu, gdyż w istocie to też jest złudzenie. Tak naprawdę w swojej esencji to też jest złudzenie, też jest swego rodzaju iluzja. Tak jak rozmawialiśmy poprzednio, gdzie jeżeli byśmy sobie wyjęli jeden kadr dowolny z tej mapy, przyjrzelibyśmy się temu kadrowi, on jest nieruchomy. Tam jest co prawda cały wszechświat. Ten kadr, każdy z tych kadrów zawiera w sobie cały wszechświat, całą rzeczywistość, ale to jest nieruchome. Więc co za tym idzie? Tam nie ma żadnego czasu, tam nie ma żadnego życia, ale tam nie ma też żadnego czasu. Po prostu stoi sobie. Żeby to zaczęło żyć, że tak powiem, to potrzebujemy przejść, odtworzyć to, jak gdyby. Czyli przejść przez to strumieniem naszej świadomości, czy rzucić na to strumień świadomości, żeby przeniknął przez określone kadry. To można też przyrównać, jak się puszcza jakiś film na projektorze, wiesz, takim starym retro. Masz jakąś rolkę taśmy filmowej, puszczasz. Też podobna kwestia. Nie do końca, bo nie uwzględnia całej tej mapy tych kadrów, tylko jedną rolkę, ale poniekąd część oddaje tej metafory, tego mechanizmu. Mamy więc czas, bezczasowość czy plastyczność czasu w odniesieniu do tej mapy z kadrami. Co dalej, jako ciekawa rzecz wypływająca z tego modelu postrzegania rzeczywistości, jako tych kadrów i życia, jako doświadczenia wyłaniającego się z faktu przechodzącego przez te kadry strumienia naszej świadomości. To inną implikacją znowuż tego jest to, że przechodząc przez te rzeczywistości, wiesz, tak naprawdę przechodzisz również przez wersję ciebie. Kiedy powiedziałem, że każdy z tych poszczególnych kadrów zawiera w sobie cały wszechświat, całą rzeczywistość, to byłem bardzo dosłowny w tym. I miałem na myśli w tym również, że jak zawiera całą rzeczywistość, cały wszechświat, to również ciebie. Tak, ty jesteś w każdym z tych kadrów na tym stole. Albo przynajmniej wiesz, gdzieś tam w jakimś szerszym, większym regionie. Jeżeli na przykład ograniczyć to i spojrzeć w obrębie jednego życia na Ziemi, no to można zatoczyć jakiś tam potencjał, większy, szerszy region na tym bezkresnym stole, kadrów, który możliwych zasięgu ciebie. I w każdym z tych kadrów jesteś. I co ona myśli, że jesteś w tych kadrach? To jest tak, że kiedy twoja świadomość przechodzi przez te kadry, ona przechodzi przez rzeczywistości. Stąd ta świadoma nawigacja poprzez rzeczywistości. Ona przechodzi przez rzeczywistości, ale przechodzi też przez to, co uważasz za siebie, za własną tożsamość. Każdy z tych kadrów zawiera, jeżeli, zamykając się na razie na życie to konkretne teraz, które wiedziesz na Ziemi, i patrząc na ten stół bezkresny z kadrami, nie już jako na cały bezkresny stół, tylko na tą mniej więcej przestrzeń, która, wiesz, zasięg tego życia. Wszelkie możliwe drogi, kierunki, włącznie z czasem maksymalnym, w cudzysłowie, jaki możesz tu spędzić, wiesz, i zarysować sobie taką umowną przestrzeń z tymi kadrami, które mogą tworzyć twoje życie. Tak jakby, wiesz, plac zabaw czy plac gry. Wszystko, co jest dostępne na potrzeby tego życia konkretnego na Ziemi dla Ciebie, co leży przed Tobą otworem, różne drogi, wszystkie one tam są, wszystko tam jest. I teraz to tylko zależy, jaką trasą przejdzie Twoja świadomość po tych kadrach. Takie życie się z tego wyłoni. I w każdym z tych kadrów jesteś. Jest zawarta Twoja osoba, Twoja tożsamość. W różnych bardzo wersjach, co prawda. Zależy, gdzie spojrzeć, w którym punkcie tego zbioru, tych kadrów, składającego się na wszystkie potencjały tego życia na Ziemi, które wiedziesz w tej chwili, to tak różne mniej lub bardziej będą wyłaniać się z tego wersje ciebie. Czyli najbliższe będą kadry, które najbliższe geograficznie, że tak powiem,
Będą kadry zawierające do złudzenia wersję ciebie, przypominające tą czarniejszą. Ale jakby tak zrobić sobie skok na tej mapie o jakiś tam obszar, to możesz odkryć, że tam są też inne wersje ciebie zgoła. Na przykład takie bardziej pożądane znacznie, które mają już rozwinięte jakieś tam zupełnie inne cechy charakteru, na przykład takie, które chcesz posiadać, które są twoją ambicją, one już je mają, one tam są gdzieś. Takie wersje ciebie. To jest, można to znowuż w przenośni, w uproszczeniu sobie wyobrazić, wizualizować, że masz garderobę. Jeżeli skupić się na zagadnieniu samej tożsamości, jak ta tożsamość ma się do tych kadrów rozpostartych przed tobą, to można sobie to zwizualizować, że to jest jak garderoba. Masz garderobę, stoisz u progu tego życia na ziemi, masz garderobę praktycznie, w której są wszystkie wiesz, ubrania, wszystkie outfity, niektórzy tak mówią, bardziej specjalistycznie, slangowo, w które możesz się ubrać. Czytaj garderoba, czyli te twoja tożsamość w różnych wersjach. Różny twój charakter i tak dalej. Różne wersje, warianty. I one tam są. Wszystkie. I to, jak potoczy się kurs twojej świadomości po tych kadrach, to zależy, w który outfit się ubierzesz. Czyli do której rzeczywistości, do której wersji ciebie trafisz, innymi słowy. Dlatego, że nawigując świadomie po tych kadrach, już mówiłem o tym, jak wpływać na kurs świadomości przechodzącej przez kadry, modelując świadomie, przez które kadry nasza świadomość przejdzie, co za tym idzie, jakie życie się z tego wyłoni. Mówiłem już o tym, jak to robić świadomie, z rozmysłem, ale też warto zauważyć, że tak postępując, również nawigujesz po wersjach siebie. Czyli to, nad czym pracujesz, twój rozwój duchowy, ta uwaga, jaką dajesz temu, żeby uważać, w co inwestujesz, w co nie, żeby trzymać się z dala od niepożądanych rzeczy, a inwestować i rozwijać jak najbardziej to, co tobie sprzyja, to również nawiguje po wersjach ciebie. Czyli to, co umownie postrzegasz za siebie, za własną istotę, tożsamość, tutaj w kontekście ziemskim, za kogo się uważasz, za kogo się czujesz, to również ta definicja, jaką możesz stworzyć na tą konkretną chwilę, tych definicji jest wiele więcej i ty też po tych definicjach nawigujesz. Możesz się w każdej chwili przełączyć na inną definicję, coraz bardziej, bardziej, bardziej. One są dostępne dla ciebie. Bardzo różne definicje, więc nie jesteś, to nie jest, wiesz, nie ma tego przywiązania do żadnej konkretnej definicji. Chyba, że nic nie zmienisz w życiu, no to wtedy faktycznie trwasz w mniej więcej podobnej definicji, tak jak w tym mniej więcej jednym regionie na tej mapie. Można tak zrobić, czyli po prostu siłą trochę bezwładności, a i tak myślę, że to nie jest takie łatwe, dlatego że wtedy przełączasz się w ten model, jak wiatr zawieje, a wiatr potrafi wiać w bardzo różnych kierunkach, więc też nie jest powiedziane, żeby to zawsze szło faktycznie spójnym jakimś torem. W każdym razie, co chcę powiedzieć, to jest dosyć takie kluczowe w pojmowaniu. Uświadomienie sobie, że na tej mapie w życiu mam również wersję siebie i poprzez wersję siebie podróżuję. Także jedną z ważniejszych konsekwencji czy wniosków wypływających z takiego stanu rzeczy jest to, że moją własną postawą, mógłbym rzec, że moją własną postawą wybieram, kim będę, czy wybieram siebie, w jaką wersję siebie przeniknę, jaka się wyłoni w tym doświadczeniu życia. Dlatego, że w tym doświadczeniu życia wyłaniającym się z tej animacji tych kadrów uzyskanych poprzez przechodzącą przez nie świadomość, wyłania się nie tylko rzeczywistość w formie życia, już takiego dynamicznego, pełnego ruchu, ale i wyłaniamy się też my, w sensie tożsamość, osoba, charakter, to za kogo się uważasz. Za kogo się czujesz? Masz prawdopodobnie jakąś definicję na to na dzień dzisiejszy, za kogo się uważasz, za kogo się czujesz dziś. Jeżeli teraz zapytać, kim chcesz być? Czy posiadasz jakąś wersję siebie bardziej upragnioną, czy jeszcze bardziej pożądaną, którą chcesz osiągnąć?
No to ta wersja, wiesz, jeżeli tak jest, to ona tam jest, tak czy owak. I teraz kwestia, co zrobić, żeby się do niej przełączyć? Potrzebujesz się jakoś znawigować, żeby się do niej przełączyć, ale ona tam jest. I faktycznie w teorii jest możliwym, żeby tak pokierować naszym kursem, żeby dotrzeć do kadrów, w których ty jesteś faktycznie w takiej wersji. Kadry zawierające ciebie faktycznie w takiej wersji. Może się domyślasz, co trzeba zrobić, żeby faktycznie tam trafić, to trzeba się zacząć synchronizować z tym klimatem, jak gdyby ciebie stamtąd, dokąd chcesz trafić. Czyli wiesz, jak najbardziej wnikać w tą wizję upragnionego siebie, upragnionej siebie. I próbować jak najbardziej rezonować, jakby wczuwać się w tego nową siebie. I to będzie odchylało ten kurs, odchylało ten kurs, odchylało ten kurs, zależnie oczywiście od tego, jak konsekwentnie będziesz nad tym pracować, jak wytrwale, jak stanowczo. I to doprowadzi cię do tych kadrów, które zawierają wersję ciebie bardziej ciebie, czy jeszcze bardziej ciebie interesującą. Co z tego wypływa, co robi na mnie osobiście efekt wow, to to, że to też tworzy nową optykę, że tak powiem, postrzegania siebie samego, czy siebie samej, własnej istoty. Wiesz, jeżeli bowiem widzę, czy postrzegam to w ten sposób, że przede mną jest ten stół z kadrami, ja jestem w tych kadrach różnych i jestem w bardzo różnych wersjach. Można powiedzieć, że jest całkiem sporo tych wersji, nie? I okej, ja będę doświadczał takiej wersji siebie, jaki kurs sobie obiorę, w mniejszym, większym stopniu świadomie, mniejsza, ale po prostu różnych wersji siebie mogę doświadczać zależnie od tego kursu. No to kim ja jestem w tym wszystkim? To, za kogo mogłem się uważać wcześniej, to w tym ujęciu to właściwie to jest umowne, bardziej takie wtórne. To, za kogo się wcześniej mogłem uważać, jest wtórne, dlatego że tak naprawdę to jest tożsamość, charakter, osobowość. Thomas Lee, który do ciebie mówi w tej chwili, to jest charakter, tożsamość, osobowość. Jeden z outfitów z tej garderoby. Jedna z możliwych wersji, gdzieś tam pośród tych kadrów. Przez które właśnie przechodzi strumień mojej świadomości. I wyłania się z tego doświadczenie Thomasa Lee, który mówi do ciebie teraz. Takiego Thomasa Lee, za którego się teraz czuję, za którego się uważam. Są jeszcze inne wersje Thomasa Lee w tym wszystkim. Gdzieś tam niektóre są nieopodal, niektóre dalej. Ale ten Thomas Lee, który teraz do ciebie mówi, został powołany do życia w związku z tym, na czym się koncentruję, czemu daję uwagę, czemu nie daję uwagi, jaką w sobie noszę mentalność, jakie w sobie noszę przekonania. Taki Thomas Lee został powołany do życia teraz. I wiesz, on powołany został do życia też na jakiś tam okres czasu, umownie, żeby coś zyskać. Też w jakiejś audycji o tym opowiadałem, o takim koncepcie podejścia do życia na Ziemi. Że organizujemy sobie, można tak na to spojrzeć, że organizujemy sobie życie na Ziemi, jak gdyby wycieczkę turystyczną, żeby coś z tego wynieść, czegoś atrakcyjnego doświadczyć, może czegoś się konkretnego nauczyć, co nas interesuje. Na te też potrzeby sobie szykujemy odpowiednie wyposażenie, włącznie z własną tożsamością, czy pewnymi wytycznymi, pewnym kształtem. Na starcie, jak gdyby przygotowanym, pod kątem tego, co chcemy osiągnąć. Tak jak się w grach niektórych RPG czy CRPG tworzy własnego bohatera, czy w Simsach nawet też tworzyło się postać, nadając jej jakieś predyspozycje, silne, słabe strony, w zależności od tego, co nas interesowało, tak konstruowaliśmy własną postać i ona dalej wchodziła w grę, już mając jakieś tam na starcie predyspozycje, talenty, wpisane coś, tak samo tutaj. I wiesz, tylko że można, to może inspirować do ciekawego takiego odczucia, że to nie jesteśmy my tak najbardziej esencjonalni wówczas, tylko to jest konstrukt umowny.
Umownie czuję się sobą, umownie tak naprawdę jestem to, czując się sobą, czuję się tą masą. To jest umowne. To jest umowne. Tożsamość, charakter, osobowość, to wszystko, pomijając, że jest plastyczne i że mogę sobie skakać po tym, wybierać, zmieniać, to też jest umowne. Czyli wiesz, to zawsze cały czas niezmiennie wypływa z tego, które kadry sobie odtworzę. To tak jak wiesz, powiedzmy, siedzisz przy komputerze, odtwarzasz sobie film, ale to, co widzisz na tym filmie, to nie jesteś ty stricte. Tylko, czy tam nawet gra komputerowa, to nie jesteś, powiedzmy, jeżeli może to będzie bardziej adekwatne porównanie do gry komputerowej, czy tam RPG na przykład, czy Simsy, to ta postać, którą grasz, jakkolwiek ona dostarcza tobie, czy pod taki zamysł, żeby dostarczała tobie interesujących cię doświadczeń, to nie jest ta postać całą tobą, tylko jest bardziej narzędziem. Ja to w tamtej audycji, którejś, czy to źródło kreacji, czy bliźniacza audycja Molium, którą prowadzę, porównywałem do sztućca. Czyli powiedzmy, jestem zainteresowany jedzeniem zupy, to wyposażam się w łyżkę, jestem zainteresowany jedzeniem jakiegoś drugiego dania, wyposażam się w widelec. To takie duże uproszczenie, ale dające pewien obraz. I tak samo tutaj, ta postać, którą tworzysz, czy jakiś taki, wiesz, startowy jej model z rozmysłem skonstruowany, on jest po coś, okej, okay, on będzie pełnił rolę, wiesz, za pomocą tej postaci ty doświadczysz tego życia. Możesz ją modelować, modelując ten kurs, ale to jest nadal tylko postać. To jest nadal tylko twoja postać, twój bohater, bohaterka. Podczas kiedy tak naprawdę ty, bardziej esencjonalnie, ty jesteś bardziej za kurtyną. Za kurtyną, gdzieś tam i kierujesz tym strumieniem świadomości, przechodzącym przez te kadry, w jakim kierunku, jak to dokładnie ma iść konkretnie, już doprecyzowujesz jak gdyby. Masz ten startowy model własnej tożsamości i tak dalej, masz te predyspozycje gdzieś tam zakodowane, ale masz też pewien zasięg wpływu, dosyć szeroki, tak myślę, że można sobie skakać, wiesz, tak naprawdę być może nawet ten zasięg jest nieograniczony, dlatego że nie jesteśmy moim zdaniem przywiązani nawet do tego startowego zamysłu, czyli teoretycznie, jeżeli zechcesz, możesz się skupić na czymś zupełnie innym, jeżeli konsekwentnie takie skupienie w sobie utrzymasz, to może doprowadzić cię do radykalnej zmiany osobowości i tożsamości, tak uważam, charakteru. Tylko po co komu to? W sensie myślę, że rzadko chcemy jakiejś takiej mega, mega radykalnej. Tak przypuszczam, że rzadko chcemy jakiejś takiej mega. Ale. A może się mylę. W każdym razie istotne jest dla mnie to, że w takim ujęciu sprawy warto dostrzec, że ta bardziej esencjonalna twoja istota jest za kurtyną. I to jest ta część ciebie, która decyduje o kursie. Jakim kursem ma twoja świadomość przejść przez kadry? A więc co za tym idzie? Jakie życie cię interesuje? Jaka wersja ciebie cię interesuje? Czyli co też jeszcze ciekawego i ważkiego z takiego postrzegania wypływa, to również to, że można się odkleić od siebie. Nie trzeba, wiesz, nie czując już tego przywiązania, wiedząc, że to, co uważam umownie za siebie, to przede wszystkim faktycznie jest umowne. Więc ja mam wybór. To już nie muszę się czuć przywiązany do siebie samego. Mogę podejmować zmiany, tak jak w tej grze. Wiesz, dla kaprysu nawet mogę sobie zmienić. Wyszedłem z taką postacią, ale mogę to zmienić. Mniej lub bardziej, w mniejszym lub większym stopniu mogę to zmienić. Czy ja jestem przywiązany, ograniczony tą postacią? Nie, to jest po prostu moja intencja, która mnie interesowała, czy interesuje w danej chwili. Ale to mnie nie ogranicza. To jest właśnie ta zmiana, że bez takiego pojmowania możemy się czuć skazani na siebie samych. Jesteśmy jacy jesteśmy, co najwyżej możemy z tym pracować, ale to wszystko. Po prostu tego się nie wybiera, jesteśmy. Musimy się z tym pogodzić, jacy jesteśmy. Jakoś to dźwigać brzemię do końca życia. Co najwyżej znowu się rozwijając. Natomiast w tym duchu z kadrami to już nie ma tego przywiązania.
Okej, odnajdujesz siebie, uzmysławiasz sobie, jaką postać ma ta twoja tożsamość, twój charakter, twoja osobowość teraz. I jednocześnie wiesz, że nie ma tego przywiązania. Nie jest ta osobowość do ciebie przywiązana. Absolutnie. Możesz nią grać. Możesz nią grać, możesz ją trzymać. Podoba ci się, powiedzmy. Możesz to kontynuować, tylko rozwijać co tam. Ale powiedzmy, masz nadal tą skalę, wiesz, manewru, pole manewru. Czyli jeżeli zechcesz zmienić siebie znacząco, to możesz to zrobić. Możesz znacząco, czyli nie ma tego przywiązania, nie ma tych okowów. To cię nie zobowiązuje. Wersja siebie, z jaką odnajdujesz się w tej chwili, nie zobowiązuje ciebie do tego, żeby przy niej pozostawać do śmierci. Możesz z tym robić, co chcesz. Możesz się rozwijać, ewoluować, możesz skoczyć bardziej w bok, zupełnie poeksperymentować. Możesz w ogóle zacząć od eksperymentów i badać różne ścieżki i wybrać najbardziej atrakcyjną dla ciebie. To zupełnie inną postać rzeczy rozpościera, inną sytuację, w której masz wybór. Nie ma skazania na jedną wersję ciebie, jest wybór nadal spory, pomimo tego, że niby jedno życie, to wiemy znowu, że to jest umowne, że to jest przenośne. Jedno życie tak naprawdę nie zliczono na ich ilość. Dlatego, że to, jakie to życie będzie, to wyłoni się z tego, jaki kurs obiorę. To może być bardzo wiele różnych wariantów. Także, jak to mówią Amerykanie, sky's the limit, czyli nic nas nie ogranicza. Więc to jest to drugie interesujące coś, co z tego wypływa. Z postrzegania rzeczywistości jako bezkresnego stołu z kadrami. Świadomość nasza przechodzi przez te kadry, wyłania się z tego doświadczenie życia, w tym doświadczenie czasu, ale i właśnie w każdym z tych kadrów jest zawarta wersja nas samych, jakaś. A więc to, za kogo się uważamy, za kogo się czujemy, to też jest wrażenie. Też jest pewna iluzja, bardzo przekonująca, bardzo autentyczna, bardzo realistyczna, ale jednak zjawisko, doświadczenie wyłaniające się, tak jak cała rzeczywistość, całe życie, z tych kadrów, przez które przechodzi nasza świadomość. I okej, więc dotarłem tym samym do ostatniego zagadnienia, o którym chciałem Tobie opowiedzieć dzisiaj. Ostatniej implikacji na dzisiaj, nie ostatniej w ogóle, tylko ostatniej na dzisiaj, która wypływa. Ciekawa konsekwencja następna postrzegania rzeczywistości jako tego stołu z kadrami, świadomość to wszystko. Co takiego? Koncept zmiany przeszłości. Znowu, bardzo ciekawe, kolejne jakby zrzucone więzy. Tam zrzuciliśmy więzy osobowości, na którą rzekomo byliśmy skazani. W tym modelu odkrywamy, że absolutnie skazani na to nie jesteśmy. Nie jesteśmy do tego przykuci, nie jesteśmy do tego zobligowani. Mamy pole manewru, możemy robić co chcemy. Tutaj rzecz tyczy się tak zwanej przeszłości. Jakąś przeszłością dysponujesz. I w konwencjonalnym ujęciu sprawy wydawałoby się, że z tym już nic nie można zrobić. Dlatego, że to już było. To już było, a więc po sprawie. Jest nietykalne. Możesz co najwyżej modyfikować przyszłe życie, ale przeszłości nie da się zmienić. W modelu z kadrami da się. Ale nie dosłownie. Da się uzyskać jednakowoż efekt, w którym w pewnym punkcie twojego życia zyskasz inną przeszłość. I być może się domyślasz już, jak to jest w ogóle możliwe. Możliwym jest to z tego powodu, że każdy z tych kadrów rzeczywistości, o którym tobie opowiadałem, zawiera sobie, znowu wrócę do tego, całą rzeczywistość, cały wszechświat, włącznie z czasem. Czyli tak naprawdę jest to cała ta linia. Nie tylko teraźniejszość, ale przyszłość, przeszłość, wszystko, potencjał. I więc wiesz, może zbyt to uprościłem, ale znowuż wróćmy do tego modelu, jak opisywałem tobie ten skok na początku, w początkowej części tej audycji. Taki w cudzysłowie skok, że można tak bardzo zmienić własne życie, wyjść tym kursem gdzieś w bok nagle, nietypowo, że znajdziemy się w zgoła innym regionie, nowym regionie tej mapy z kadrami. I tam możemy sobie, mówiąc umownie, osiąść i wiesz, tak jak opowiadałem sobie, że nasz kurs tam wówczas może się ustabilizować i iść sobie już znowu
jednostajnie do przodu, już w tym nowym regionie, czyli kadry nowego życia, już znacząco innego od tego, co mieliśmy wcześniej. Ale i wiesz, my do tego nowego życia, jak ten kurs dopiero co zaczął się tam stabilizować, czyli jak gdybyśmy zaczęli się dopiero co tam zadamawiać w tym nowym regionie tej mapy z kadrami, to zwróć uwagę, że na tej mapie z kadrami są też kadry wstecz. Tak jakbyśmy jednostajnie mieli, tylko że my ich nie doświadczyliśmy, bo my trafiliśmy do tych kadrów po skosie, tak jak gdyby, więc trafiliśmy w pewnym momencie i doświadczamy od pewnego momentu tych kadrów. Nasza świadomość przechodzi w tym nowym regionie przez kadry nowego regionu od pewnego miejsca na tej mapie, ale to pewne miejsce na tej mapie też, wiesz, ono ma. Ja mówiłem, że kadry leżące najbliżej siebie są do złudzenia do siebie podobne. I można by wśród tych kadrów rozpoznać coś, co moglibyśmy umownie opisywać jako przeszłość i przyszłość. Ja to źle powiedziałem, że kadr pojedynczy zawiera w sobie cały czas. Nie, nie, nie o to chodzi. Ale to bardziej grupa kadrów może robić takie wrażenie przyszłości i przeszłości. Ale to jest coś takiego jakby inna linia czasowa, że jak jesteś już w tym nowym regionie z kadrami, to zwróć uwagę, że jakby tak się, znowuż w przenośni mówiąc, obejrzeć za siebie, to zobaczysz kadry, w których nigdy cię nie było, dlatego że dopiero co trafiłeś do nowego regionu, czy trafiłaś, więc w tamtych kadrach za sobą ciebie nie było, bo to jest nowy region. W tym regionie kadry z tyłu nie były twoim osobistym doświadczeniem. Dopiero co zaczynasz zadomawiać się w tym nowym regionie, więc zaczynasz przechodzić przez te kadry do przodu w tym nowym regionie, ale te, co są z tyłu styczne, to one nie były twoim bezpośrednim doświadczeniem. Przełączyłeś czy przełączyłaś się bowiem na ten nowy region. Natomiast jednakowoż, kiedy już trafiasz do tego nowego regionu, jesteś już tam powiedzmy, to tak jak już mówiłem, te poszczególne kadry zawierają też wersję ciebie. Wersja ciebie, która znajduje się nawet w pierwszym, umownie, pierwszy kadr, do którego trafiasz. Już jest to zadomówienie. W nowym regionie kurs się ustabilizował i wszystkie następne kadry, przez które przejdzie twoja świadomość, to będą kadry w tym regionie zawarte. To wersja ciebie zawarta w tych kadrach, ona jest organicznie powiązana z kadrami wstecz. Ale nie tymi z twoją trasą po skosie, co przeprowadzony został ten skok taki radykalny, tylko ona, ta wersja ciebie jest powiązana linearnie bardziej z kadrami z tego samego regionu, tak jakby się można było obrócić i zobaczyć coś za plecami. Tam są kadry, przez które twoja świadomość nie przechodziła, ale mam nadzieję, że to rozumiesz, że to jest trochę zaplątane, ale one tam są i wersja ciebie to jest jakby przeszłość wersji ciebie, tej nowej. Nowej z perspektywy poprzedniego kursu, ale jeżeli już jesteś w tej wersji ciebie, na tym nowym kursie, w nowym regionie geograficznym tej mapy, to wersja ciebie, przez którą przechodzi twoja świadomość, której właśnie doświadczasz, ta wersja ciebie ma przeszłość charakterystyczną dla tego regionu. Ona nie ma przeszłości z tamtego poprzedniego regionu, który był twoim doświadczeniem na początku. To jest tak, że każdy region jest jakąś spójnością mniej więcej. Można by to umownie nazwać liniami czasowymi. Przełączasz się na inną jakby linię czasową. Znowuż tak, może to będzie dobre porównanie, metafora. I teraz wiesz, czym większy ten skok umownie, czym większa ta zmiana, czym większa różnica geograficzna, odległość może pomiędzy starym kursem a nowym kursem, w którym się już zadomawiasz, tym mogą być większe różnice też w przeszłości, w tym, co jest za plecami. Jakby się obejrzeć za plecy, widzisz teren, po którym co prawda, który nie był twoim doświadczeniem osobiście, ale który jest przypisany tej wersji ciebie, która jest w tym nowym regionie. Tak jak mówiłem, znowu każdy z tych kadrów ma wersję ciebie. Czyli innymi słowy, w praktyce to może faktycznie prowadzić do zjawiska, że można osiągnąć inną przeszłość, całą w ogóle od początku. Powiedzmy, że masz 20 lat, czy 20 lat obecności na tym planie ziemskim i jest już za tobą zmiana tego kursu w życiu i już jesteś w tym nowym regionie.
to jeżeli to była odpowiednio duża zmiana, ona zawsze będzie owocować inną przeszłością, ale jeżeli to była mała zmiana, to ta inna przeszłość nie będzie jakoś rozróżnialna. Ona będzie dosyć podobna do tego, co wcześniej było twoim doświadczeniem, możesz nawet nie zauważyć różnicy. Natomiast jeżeli to była większa zmiana kursu, to może się okazać, że przeszłość, wiesz, całe 20 lat wstecz będzie inne zupełnie. I to też może być faktycznie powód, dla którego, wiesz, jak to może być odczuwane dla użytkownika końcowego znowuż, dla nas jako bohaterów, bohaterek własnego życia, to może być odczuwane w taki sposób, że możemy na przykład zupełnie nie czuć więzi z jakimś tam okresem w naszym życiu z przeszłości. Możemy właściwie, wiesz, to jest takie dosyć ciekawe uczucie, że ono może być tak bardzo przekonujące, że możesz na przykład odczuwać jakiś okres ze swojej przeszłości w taki sposób, że jakby nie było dowodów, że to była twoja przeszłość, to można by było uznać, że absolutnie, można by było uwierzyć całkowicie, że to nigdy nie było twoim życiem. Można tak bardzo autentycznie czuć brak więzi zupełnie, nie czuć tego, nie rozumieć, jak mogło coś takiego mieć miejsce. Gdzieś tam były wspomnienia, okej, coś tam zostało jakoś, ale nie masz tej więzi. To tak jakby być przynajmniej jedną nogą już w zupełnie innym regionie tych kadrów. To może właśnie powodować, że nie czuję się już tej przeszłości tak bardzo żywo, w ogóle nie czuję się, można się zdziwić. Są w ogóle, że takie coś niby miało miejsce. Są nawet osoby, które zupełnie, absolutnie nie mają żadnych wspomnień co do części ich życia. Pozostały gdzieś tylko jakieś zapiski czy coś, jakieś insynuacje, że coś miało miejsce, ale dla tych osób to w ogóle nie miało miejsca z perspektywy ich świadomości, ich pamięci. To w ogóle nie miało miejsca. Takie dosyć intrygujące odczucia mogą wypływać właśnie z tej zmiany kursu na tej mapie kadrów. Ale kluczem zagadnienia jest zmiana przeszłości. Czyli wiesz, chciałem tobie opowiedzieć, że zmiana przeszłości jest możliwa, ale nie w dosłownym znaczeniu, tylko właśnie poprzez tę zmianę kursu, gdzie każdy z poszczególnych kursów, jeżeli spojrzy na nie linearnie, umownie jako linie czasowe, to on ma własną również przeszłość. Jeżeli ja zmienię kurs, nagle, wiesz, zrobię ten taki pod kątem, przejdę to, co opisywałem wcześniej, to trafię do regionu, który ma własną przeszłość. Jakby wersje mnie wywodzące się z poprzednich wersji linearnie, czyli to jest jakby w praktyce inna przeszłość. Czy wiesz, i więc jakie to perspektywy przed nami rozpościera? Takie, że możesz tworzyć nie tylko własne życie do przodu, czyli własną przyszłość, ale jeżeli ciebie to interesuje, możesz również wybrać własną przeszłość, jeżeli w ogóle cię to interesuje faktycznie. No, wiesz, można się dostroić do kadrów zawierających wersję ciebie z określoną przeszłością. W ten sam sposób analogiczny, który znamy, czyli koncentrując się, wiesz, no bierzesz własną przeszłość na warsztat i wybierasz, co jest warte utrzymania, co nie. I to, co nie jest warte utrzymania, to po prostu zapominasz o tym całkowicie, na maksa, świadomie, wyrzucasz to, nie ma. Nie więcej się już nigdy z tym nie utożsamiasz. A to, jeżeli tam jest w tej przeszłości coś, co warto utrzymać, no to, a może nawet udoskonalić, no to utrzymujesz, decydujesz się to utrzymać, a może i właśnie udoskonalić, czyli jakoś, wiesz, rysujesz z tego coś innego i uznajesz to za fakt, to jest bardzo ważne, za oczywistość, za nową przeszłość i to sprawia, oczywiście konsekwentnie praktykowane, czyli konsekwentnie utrzymywane, to nie może być jedna decyzja, że dzisiaj ją podejmiesz i zapomnisz. To jest twoje nowe życie. To ma być nawykowo utrzymywane w świadomości, ta świadomość, że to jest twoja nowa tożsamość, tak jakby projektowana przez ciebie. Każdego dnia utrzymywać to w sobie jako nowa prawda, nowa oczywistość i to będzie dostrajało ciebie ten kurs. Do tego on będzie wtedy przechodził, synchronizuje się na te kadry, które zawierają wersję ciebie, odpowiadającą temu, co wybierasz, czyli tej nowej tożsamości, jak gdyby. To jest właśnie ta nowa perspektywa, zaskakująca potencjalnie. Zmiana przeszłości, w cudzysłowie zmiana, raczej można by powiedzieć wybór, po prostu wybór.
poprzez co wszystko to wypływa z tej nawigacji poprzez kadry rzeczywistości. Także tyle chciałem Tobie opowiedzieć dzisiaj, jeżeli chodzi o pierwsze, o przykłady implikacji, konsekwencji, następstw postrzegania rzeczywistości jako stołu bezkresnego kadrów, nieruchomych kadrów zawierających cały wszechświat w sobie, każdy z poszczególnych kadrów, całą rzeczywistość zawiera, włącznie z wersją ciebie, implikacje sprowadzające się do tego, że to może mieć związek z takim bardzo plastycznym, subiektywnym, przede wszystkim niespójnym postrzeganiem czasu. Można wręcz w ogóle nie czuć własnego życia. No, powiedzmy, no, z jednej strony wiesz, że na przykład 20 parę lat masz obecności za sobą w tym życiu, z drugiej strony absolutnie tego nie czujesz. Mogą być różne wariacje. Możesz czuć dwa razy dłużej obecność. Możesz czuć na przykład, że jest znacznie więcej tego wieku, a możesz czuć się, że jest znacznie mniej. Te 20 lat można postrzegać jako lat kilka, czy kilkanaście, albo 40 lat jako kilkanaście, albo 40 lat jak 80 lat. Różne wariacje. Te wszystkie wariacje mogą być podyktowane właśnie tym, że się w różnych miejscach na tej mapie geograficznej kadrów można znajdywać poprzez te zmiany kursu, spontaniczne, mniej lub bardziej, czy zamierzone. Więc mamy to, mamy wypływającą percepcję czasu, zbudzenie czasu, wrażenie, doświadczenie czasu. To właśnie postrzeganie rzeczywistości jako te kadry rzuca światło na to, że czas. Jak to w ogóle możliwym jest, że może być bardzo różnie postrzegany? Dłużyć się, czy znikać, czy można bardzo różnie odczuwać różne okresy czasu. Inną konsekwencją jest, czy innym wypływającym ciekawym tematem z tego jest tożsamość, że tożsamość nasza, nowe w ogóle spojrzenie na tożsamość, osobowość, charakter, że to też jest część tych wszystkich kadrów, więc mamy to tak samo, do wyboru. Tak jak i rzeczywistości, tak i to. I przez to przechodzi strumień naszej świadomości, zależnie od naszej mentalności, na czym koncentrujemy uwagę, to też są wersje nas samych. To zmienia postać rzeczy, rozpościera przynajmniej pewne nowe możliwości. I wreszcie kolejna rzecz, która interesująco dosyć wypływa z tego wszystkiego, to również to, że można by tak umownie wyrysować na tej bezkresnej mapie tych kadrów przed nami rozpostartej takie linie czasu, regiony z własnymi przeszłościami również, czy historiami również. Czyli poprzez to możemy się przełączyć na inną też przeszłość. Nie tyle na inną przyszłość, co też na inną przeszłość, czyli po prostu na nową historię nas samych w tym życiu. Jeżeli sobie tylko tego życzymy, jeżeli jesteśmy zainteresowani, możemy sobie przemodelować własną tak zwaną przeszłość również. Także tyle chciałbym powiedzieć. To nie są wszystkie ciekawe rzeczy potencjalnie wypływające z takiego spojrzenia. O następnych jeszcze opowiem w przyszłych epizodach Źródła Kreacji, ale tyle na dzisiaj chciałem zostawić. Chciałem dedykować na dzisiejszy epizod właśnie te zagadnienia. Dziękuję w takim razie Tobie za uwagę, cały mi czas spędzony ze mną dzisiaj. Życząc Tobie przyjemnego dnia. Poranka może wieczoru, a może nocy, oraz zapraszając jednocześnie do odsłuchania kolejnych epizodów Źródła Kreacji. Mówił Thomas Lee. Bye.